Czy fabryk jest drogi? Za chwilę sama sam ocenisz. Najpierw skupię się jednak na tym, jak uzyskać dostęp do konta Trial, w ramach którego możesz bezpłatnie poznać możliwości fabryka przez okres 60 dni. Wszystkie adresy URL używane w ramach tej demonstracji znajdziesz w opisie filmu. Na stronie domowego fabryka możemy wybrać sign in albo bezpośrednio przejść pod adres fabryk.microsoft.com. Następnie należy zalogować się za pomocą swojego konta Office 365 służbowego bądź uczelnianego. Ja w tym momencie jestem już zalogowany na konto Kowalski Kursy SQL.pl. Pojawia się więc potwierdzenie: Nie posiadam konta Power BI, stąd dodatkowy formularz. Po chwili otrzymujemy dostęp do interfejsu, z którego przyzwyczajeni, do którego przyzwyczajeni są użytkownicy Power BI. -a. W lewym dolnym rogu jest jednak możliwość wybrania elementów środowiska w zależności od roli, jaką pełnimy organizacji, od przedmiotu naszych zainteresowań, czyli inżynierii danych, data science, data warehouse czy wspomniany Power BI. W prawym górnym rogu, o właśnie tu, znajduje się informacja, kto został zalogowany, jakie jest aktualne konto, aktualna licencja, z której używamy, oraz przycisk umożliwiający natychmiastowe aktywowanie konta Fabric Trial. Jeśli ten przycisk nie jest widoczny, prawdopodobnie zachodzi jedna z kilku okoliczności. Te główne dwa powody to Fakt, że już wcześniej korzystałaś korzystałeś z triala fabryka i on, ta licencja, ten orkest 60-dniowy się zakończył, albo anulowałeś ten dostęp przed czasem, albo też Twój administrator, fabryka Power BI wyłączył możliwość tworzenia tego rodzaju kont, kont trialowych. Aby to zmienić, należy przejść. Jako admin Power BI do admin portal, a następnie w części Tenant Settings wyszukać e, Users Can Try Microsoft Fabric Paid Features. Ta opcja powinna być włączona, aby użytkownicy mieli dostęp właśnie, mieli możliwość właśnie aktywowania e, tej wersji demonstracyjnej. Gdybym nawet bezpośrednio nie kliknął Start Trial w tym miejscu, odpowiednie przekształcenie tego konta będzie miało miejsce w momencie próby utworzenia nowego obiektu fabrykowego albo próby utworzenia nowej przestrzeni roboczej. Ja jednak wybiorę tą ścieżkę Start Trial. Następuje upgrade, zakończony sukcesem. I w tym momencie mają możliwość, mamy możliwość tworzenia wspomnianych obiektów. Uzyskaliśmy dostęp, dwumiesięczny dostęp, do wszystkich obiektów związanych z fabrykiem, do przetestowania wszystkich jego możliwości oraz przestrzeń one-lake'ową, o one-lake'u opowiem w jednym z kolejnych filmów, z ograniczeniem do jednego terabajta. Poza tymi obiektami, jak wspomniałem, możemy też... Tworzyć przestrzenie robocze, aby w ramach tych przestrzeni e, tworzyć e, poszczególne obiekty. Możemy tworzyć modele sematyczne, e, hurtownie danych, data warehouse, bądź też data lakehouse. O różnicach między e, warehouse i lakehouse opowiem. W kolejnym filmie dostępnym już za kilka dni, możemy tworzyć notebooki, udostępniać innym użytkownikom. Fabryka również tym użytkownikom, którzy korzystają z konta trialowego. W ramach właściwości przestrzeni możemy upewnić się, z jakiej licencji korzystamy. W celu anulowania okresu testowego przed upłynięciem tych 60 dni, możemy w każdym momencie wybrać cancel trial. Ale pamiętajmy, że jest to nieodwracalny krok, to znaczy nie jesteśmy w stanie włączyć ponownie konta trialowego na naszym koncie, jeżeli przerwiemy je przed czasem. Efekt będzie taki sam, jakbyśmy doczekali do końca tych 60 dni. Dodatkowo skasowanie, anulowanie e, okresu tostowego spowoduje też skasowanie wszystkich obiektów e, fabrykowych, które utworzyliśmy. W ten sposób więc łatwo i szybko możemy przystąpić do do pracy, do nauki, do eksplorowania możliwości fabryka. Przejdźmy teraz do tego, ile, z jakimi kosztami należy się liczyć, decydując się na wdrożenie tej usługi w firmie. Fabryk, a ściślej fabryk Capacity, tworzymy w ramach portalu żurowego, Waru portal. Wybieramy Create. Jak widać w ramach tego krótkiego formularza, Wybieram grupę zasobów, w ramach, zostanie, w ramach której zostanie utworzona usługa. Wybieram nazwy usługi, nazwy usługi, a także region. Poprzez wybór regionu określamy, gdzie będą przechowywane nasze dane. To istotne w wielu organizacjach. Ze względu na wewnętrzne polityki bezpieczeństwa czy jakieś zewnętrzne przepisy państwowe, którym one podlegają. Tak? A więc to jest to konto i wszystkie dane, które będziemy w ramach tego konta składować, przetwarzać, ładować, korzystając z OneLake'a. Rozmiar usługi mierzymy w fabryk SKU. Zobaczmy listę, która jest dostępna. Mamy do dyspozycji od F2 za 246 euro miesięcznie do po F 2048 za niemal 252 000 euro miesięcznie. Korzystając z triala otrzymujemy dostęp na poziomie F64. Czyli właśnie tym poziomem usługi dysponujemy przez okres 60 dni. W zależności od tego wyboru e, różni się będą parametry usługi, czyli dostępna dla przetwarzania danych pamięć i moc obliczeniowa. Jeżeli wybierzemy od F2 do F32, będziemy musieli dodatkowo zakupić licencję Power BI Pro dla użytkowników, w którym będziemy udostępniać dane, dawać dostęp do danych poprzez SQL Endpoints czy raporty. Jeżeli wybierzemy F64 i wyżej, F64 to odpowiednik P1 licencji Power BI Premium. Jeśli wybierzemy ten wyższy zakres, użytkownicy, konsumenci danych nie będą musieli posiadać dodatkowych licencji Power BI Pro. Do niedawna alternatywnym. Sposobem, by móc korzystać z fabryka, był zakup licencji Power BI Premium P2 do P5. Ten slajd prezentuje, jak mapowały się, jak mapują się licencje F, Fki na licencje P znane użytkownikom Power BI. Kilka dni temu Microsoft ogłosił że w celu skonsolidowania cennika ten rodzaj licencji nie będzie już dostępny. To istotne dla dotychczasowych użytkowników Power BI. Rejestrować Power BI Premium Capacity można do końca czerwca 2024 roku, a aktualni klienci mogą korzystać z licencji P do stycznia 2025. Po tym terminie będzie wymagana zmiana na licencję F. Z pewnością można w tym ruchu upatrywać się poza uproszczeniem cennika, również chęci zwiększenia popularności Microsoft Fabric. Po wybraniu licencji F2 i zatwierdzeniu tego formularza, w ciągu kilku, kilkunastu sekund usługa Fabric Capacity będzie dostępna. Przechodzimy więc do. Właściwości usługi. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na dwie istotne rzeczy, na dwa elementy. Po pierwsze, fabryka możemy łatwo zatrzymywać, wstrzymywać, pauzować. To powoduje, że tracimy dostęp do usługi, ale jednocześnie, jeśli potrzebujemy możliwości analitycznych czy możliwości przetwarzania danych w wybranych okresach czasu, to możemy znacząco obniżyć koszty, bo nie decydujemy się. Nie płacimy za cały okres od momentu jego od momentu utworzenia tej usługi, tak? czyli możemy wstrzymywać również naliczane opłaty. Ściśle mówiąc, w momencie wstrzymania, zapauzowania pobierane są opłaty jedynie za przechowywanie danych o tym, jeszcze, o tym jeszcze za moment. W każdym momencie możemy też zmodyfikować w górę bądź w dół wybrane capacity, reagując w ten sposób na zmieniające się. W organizacji wymagania dotyczące przetwarzania danych czy, czy wymagania analityczne, jeśli spojrzymy do cennika e, fabryka, link oczywiście w opisie tego filmu, e, to poza kosztami licencji, czyli wspomnianymi FK, e, musimy się przygotować. Na obciążenia naszego rachunku związane ze storage'em, z opłatami wynikającymi z przechowywania danych w ramach OneLake'a. Są one zależne od rozmiaru danych, które przechowujemy. Planowane jest dodatkowe obciążenie za ruch sieciowy, związane z dostępem do źródeł i miejsc docelowych, ale na moment nagrywania tego filmu. Marzec 2023. Szczegóły nie są jeszcze znane, a więc w tym momencie takie opłaty nie będą naliczane. Po obejrzeniu tego filmu już wiesz, jak zacząć bezpłatnie korzystać z fabryk dzięki licencji ewaluacyjnej, trialowej. Wiesz też, z jakimi kosztami powinny się liczyć firmy planujące wdrożenie tej platformy. W kolejnym filmie, który będzie dostępny za kilka dni. Zaprezentuję te główne dwa obiekty, które będą tworzone w ramach fabryki, czyli Data Warehouse i Data Lakehouse. Wyjaśnię różnicę między nimi, pokażę jak łatwo, szybko załadować dane do fabryk, a ściśle mówiąc do One Lake. Zapraszam.